Mazurka ustawiła kubeczki i otarła fartuchem uczciwy gąsiorek. Na stole zjawił się również duży bochen chleba, masło i osełka sera. Czym chata bogata? A nie certujcie się wiele, bo to największa przyjemność spojrzeć, jak się goście częstują. Zapraszał nas gospodarz szerokim gestem, nalał do kubków gęstego, ciemnego płynu. Pan chyba dobrze zna tutejsze okolice. Czy wolno wiedzieć, ile lat pan żyje? Panie, doliczyć się trudno, już się pod 80 ciągnie. Prawda, Jadwisiu? Ty się na tym lepiej znasz. No, tak, tak. Już mu 78 stuknęło. A głównym pana zawodem to było rybołówstwo czy gospodarka? Panie, czego ja już w życiu nie robiłem. Mój ojciec był rybakiem i uprawiał rolę. Tak samo jak ja. Bawiłem się i bartnictwem, i za zwierzyną też czasem się poszło. Tu przymrużył filuternie oko. A dziś człowiek stary, nogami powłóczy, to już tylko te pszczółki zostały. O, z tym powłóczeniem nogami to tak źle nie jest. Nie jeden młody mógłby panu pozazdrościć, żeś kości. Stary był zadowolony. Gładził brodę i uśmiechał się. Potem podniósł kubeczek. Miodek konserwuje. Więc na wasze zdrowie, mili goście. Napój był rzeczywiście przedni. Gęsty i chłodny. Nam, głodnym po porannym, skąpym posiłku, smakował znakomicie. Tak. Dąbrowski rozmarzył się. Teraz to już całkiem co innego. Ale jeszcze za mojej pamięci świat inaczej wyglądał. Lasy takie, że się nie zapuszczaj, jeśli nie znasz, bo nie wrócisz. Jeziora bogate w ryby, ptaków na odlotach, chmury całe. A dawniej... Pochylił się do nas, przymrużając porozumiewawczo oko. Zwierza było moc. Miał człowiek broń jakąś. Wtedy to były jednorurki palące na kamieniu, a trochę później na kapsle.